tam podpowiadają tutaj moje serdeczne koleżanki. Okazja do naszego spotkania jest fantastyczna. Zaproszenie do zaprezentowania swoich prac w Galerii Jadalnia przyjął Roland Okoń. Nie wiem gdzie. O jest, o jest. Bardzo pan prosił. Dzień dobry. Dobry wieczór. To jest 10. odsłona w Galerii Jadalnia. Przypomnę Państwu, niektórzy oczywiście wierni nasi sympatycy wiedzą, że zaczęliśmy w styczniu zeszłego roku. O Rolandzie. O Rolandzie, no tutaj jest wielu przyjaciół, entuzjastów jego sztuki, jego prac. Natomiast tym z Państwa, którzy jeszcze go nie znają, powiem, że mieszka i pracuje we Wrocławiu. Ma bardzo ciekawą drogę, bo studiował architekturę i we Wrocławiu, ale też w Delft. Co jest bardzo ważne, dlatego nie wiem jak Państwo, ale mnie w pracach Rolanda podbrzmiewa gdzieś niezwykłe światło mistrza Johannesa Vermeera, mimo to, że to są czarno-białe fotografie. Cieszę się, tak jak wspomniałam, że Roland przyjął zaproszenie. W tej chwili jest bardzo interesująca wystawa portretów, również autorstwa Rolanda, w Centrum Kultury Agora. I do tej wystawy Państwa ogromnie, ogromnie zachęcam. To są bardzo ciekawe portrety. To jest niezwykłe zobaczyć, jak artysta widzi portretowane osoby. Za chwilkę oddam mikrofon Rolandowi. Chciałabym tylko jeszcze zachęcić Państwa. Myślę, że wielu tutaj z nas zgromadzonych kolekcjonuje sztukę, mają na ścianach, ale ci z Państwa, którzy jeszcze nie połknęli bakcyla, bardzo gorąco zachęcam. Nic tak nie wzbogaca, nic tak pięknie na mnie nie komponuje się w domu jak sztuka. Te prace są do pozyskania, proszę Państwa. One są na sprzedaż. Także gorąco zachęcam. A chciałam Państwu na koniec tej mojej krótkiej wypowiedzi zacytować słowa Susan Sontag z bardzo takiej pięknej książki zbioru esejów o fotografii, która napisała: zbierać fotografie to zbierać świat. Zachęcam Państwa do rozmów z autorem, do tego być może, aby zadawać pytania, w jakim stopniu fotografia interpretuje rzeczywistość, to też cytat z Susan Sontag. I jaka jest relacja między fotografem i obiektem oraz między zdjęciem a patrzącym. Cieszę się bardzo, że Państwo jesteście z nami. Oddaję mikrofon Rolandowi. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Serdecznie witam tych, którzy przyszli tutaj, których już osobiście zapraszam, oraz jeszcze bardziej gorąco tych, których jeszcze nie znam i chętnie poznam. Chętnie odpowiem od razu na to pytanie, jaka jest relacja między osobą fotografowaną a fotografem. Oczywiście nie są to moje słowa, ja gdzieś to przeczytałem, ale bardzo mi utkwiło w pamięci, że fotografia jest odbiciem fotografa. Że jest znak równości pomiędzy osobą fotografowaną i osobą fotografującą. Dziękuję za przybycie. Myślę, że możemy rozpocząć śledzika z Okoniem. Bo przecież, proszę Państwa, Okoń na dziko. Artysta jest nie tylko fantastyczny, ale również ma poczucie humoru. I ten przewrotny tytuł zawdzięczamy właśnie Rolandowi. A ja chciałabym jeszcze bardzo, bardzo gorąco podziękować Piotrowi Gardeckiemu za całokształt, za pomoc zawsze wtedy, kiedy jej potrzebuje. Dziękuję bardzo pięknie, Piotrze. Dziękuję.